Witam serdecznie w ciekawostkach Twardego Resetu. Dzisiaj znów będziemy psuć. Tym razem pralkę. Następnie zrobimy unboxing banalnego urządzenia. A na koniec zajmiemy się iluzją. Zbigniew Urbański, zapraszam. W poprzednim odcinku ciekawostek pokazywaliśmy, jak interesująco może wyglądać niszczenie matrycy telewizora plazmowego. Teraz coś mniej wyrafinowanego, ale z pewnością widowiskowego. Ile czasu potrzeba wirującemu bębnowi pralki, do której wrzucono kawałek złomu, na całkowite jej zniszczenie? Niewiele. Od czasów iPhone'a kult, jakim niektórzy otaczają gadżety, przyjął niepokojące rozmiary. Z każdą premierą w jednej chwili pojawiają się setki filmów, w których rozemocjonowani nabywcy dokumentują samo otwieranie pudełka, na przykład ze smartfonem, po czym na żywo dzielą się wrażeniami. Na kanale Numberphile pojawiła się prześmiewcza wersja, w której autor na naszych oczach najpierw rozpakowuje, a następnie poddaje testom tanie kalkulatory, no bo liczyć trzeba umieć. Or GT is if you're racing with a calculator. It is a bit big, to be honest. I'm struggling to hold that entirely in one hand. Whereas if you remember the WH Smith job, look at that. That's a nice little tiny package that fits very snugly in the hand. It's got good reach. Iluzje optyczne pokazują, jak łatwo jest oszukać nasz mózg, umieszczając przed oczami odpowiednio spreparowany obraz. Tutaj kilka takich przykładów i warto poczekać do końca. A to już koniec dzisiejszych ciekawostek Twardego Resetu. Do zobaczenia, cześć!